Witam cię serdecznie. Kolejny tydzień, kolejny podcast. Ten podcast chyba zaczął się już pisać, jak ostatnio do was mówiłam, na Instagramie w piątek. Robiłam live'a o miłości i niemiłości do siebie. Fajnie wyszedł taki prawdziwy, dobry, głęboki. Zapraszam, jeśli macie ochotę. I w trakcie tego live'a przyszło kilka pytań. Pytań dobrych, pytań ważnych. Głębokich, ale pytań, które mnie zatrzymały i zmusiły, zaprosiły, może lepsze słowo, do myślenia na właściwie cały weekend. Pytaliście, właściwie pytałyście o innych często, o innych, o bliskich, o ukochanych, o rodzinę i jak to nie o siebie, jak zrobić coś ze sobą, tylko jak... Pomóc tej zmianie komuś. I chociaż mówiłam już o tym parę razy i jakoś w to wierzę nadal, że nie da się zmienić drugiej osoby no nie da się bez jej chęci, zrozumienia, doświadczenia potrzeby zmiany. Bo wolna wola, bo każdy ma swoją drogę, bo no bo jest jakiś plan, bo są jakieś wydarzenia na tej naszej drodze, bo wiemy, jak ciężko. Jest wprowadzić i konsekwentnie mieć, doświadczać głębokich zmian u siebie? Natomiast to wszystko nie znaczy, że my nie przestajemy, że my przestajemy chcieć zmieniać, pomagać, bo bardzo często, bardzo dużej ilości osób to nie. to nie w sobie szukają zmiany, tylko. Tylko u innych, bo oni mają jakoś coś tam robić inaczej. Albo jednocześnie i u siebie i u innych, prawda? No dobra, a skoro nie przestajemy i skoro jest w nas ludziach to ogromne pragnienie, ta potrzeba, aby bliskich nakierunkowywać, aby im pomagać we wzroście, w rozwoju, w przebudzaniu. To może warto ten temat jakoś wyciągnąć na wierzch i spróbować to troszkę poukładać, uprościć sprawę. E, żeby nie mówić od razu o całym świecie i wszystkich wersjach i wszystkich możliwościach, bo tego by się po prostu zrobiło bardzo dużo. Ten czas podcastowy by, by nam się zamienił w cały dzień. Więc um, ograniczę się i będę mówić na przykładzie związków, relacji miłosnych. Ale oczywiście wołanie o czyjąś zmianę może dotyczyć wszystkich naszych bliskich. Ja sobie będę mówiła o miłości z perspektywy kobiety, zmiany w swoim mężczyźnie, w swoim partnerze, w swoim związku. Te zmiany nam się hmm, mogły, mogą uwydatniać teraz w ostatnim czasie. Energetycznie, jeśli sobie patrzymy, tak głęboko, duchowo, jeśli sobie to badacie, no to te linie czasowe się nam rozchodzą, co może oznaczać właśnie większą i wyraźniejszą zmianę u innych, z którymi powoli zaczyna nam być dalej od siebie. No, próbujemy. Ja nazywam się Aga Cieślaka, to jest piętnasty odcinek w czwartym sezonie podcastu Słowa Mają Moc, w którym będziemy, będę zagłębiać się w sytuację zmieniania, odmieniania związku. A w nim ukochanej osoby. Ok. Wspominałam już w podcaście na początek roku i w newsletterze, do którego przy okazji serdecznie Cię zapraszam. Można się dołączyć poprzez stronę agacieślak.pl, zakładka newsletter. Wspominałam, układałam, opowiadałam o tym, co w tym roku będzie się dziać w energiach, co jest ważne, a między innymi jest tam odmiana, przemiana. Związków. Gdzieś tam się wywołuje według astrologicznych układów wiosennie. Na wiosnę, na początek, związku, w, na początek wiosny związki nam się mają przemieniać, otwierać się, mają te możliwości. I bardzo dobrze, bo przyznajcie szczerze, jak dużo wokół siebie macie szczęśliwych, kochających się par, które sobie ufają, dogadują się, są żyją w prawdzie ze sobą, żyją blisko. Mało tego jeszcze, prawda? A to jest najbardziej możliwe i dostępne. Więc pięknie, że te energie możliwości będą się nam jeszcze bardziej otwierać. No ale jak zawsze potrzeba do, tych dwu, do tego dwóch stron. Kosmos, energia i to wszystko, co tam na nas, nad nami z góry. To czasami to działa tak, że otwiera nam jakieś drzwi i okna. Eee, można sobie porównać to do takiego bycia w więzieniu. Czy jesteśmy w sobie w tych starych strategiach, układach, blokadach, ograniczeniach, nagle z góry ktoś nam otwiera e, drzwi do celi, przekręca kluczyk. To jest połowa roboty, czyli otwierają się możliwości, otwierają są drzwi. Ale druga połowa to jesteśmy my. I my musimy wstać, podejść do drzwi, pociągnąć za klamkę i wyjść z tego więzienia swojego. Wejść z tych swoich ograniczeń, z tych swoich blokad, otworzyć się na inne myślenie, w tym wypadku na bezinteresowną miłość, w tym wypadku na związki, pełne wsparcia wspólnej drogi rozwoju. Czyli pamiętajcie, że zawsze kiedy kiedy ja mówię o tych energiach i o tym, że coś tam się dzieje kosmicznie, no to się. To się dzieje połowa roboty, nie? Połowa roboty jest zrobiona dla nas, ale druga połowa musi być zrobiona przez nas. Często zadaję wam to pytanie, szczególnie jak przechodzicie na mm, afirmacje o miłość. Czy macie chociaż jedną parę wokół siebie, taką, do której chcielibyście dążyć, w jakiej chcielibyście być? I niestety najczęściej nie ma takiego przykładu. Więc musimy zacząć robić te przykłady po prostu. Naprawdę, to trzeba przedefiniować, ugryźć te związki inaczej. Inaczej w nie wchodzić, inaczej zacząć o nich myśleć. Okej. Okay. Ja jestem sobie czwarty rok, już chyba, no czwarty. We wspaniałym związku z bratnią duszą jestem po dwudziestu latach nieudanych relacji, po wielu razach, kiedy. Uczyłam się. Czasem wielokrotnie tego samego, ale generalnie uczyłam się tego, jak nie chcę. Aby w związku było to nie były przyjemne lekcje. Potem doświadczyłam czterech lat mniej więcej takiej głębokiej samotności. Ciężko mi też ten czas nazwać dobrym, ale wszystko to było potrzebne, abym znalazła się tu, gdzie jestem. Abym najpierw. W głowie, w możliwościach, w sobie, w swojej energii zaczęła powoli tworzyć, aż wreszcie w życiu stworzyła związek dobry, współtworzyła to lepsze słowo: związek dobry, prawdziwy, bliski, kochający. Ale tutaj są dwie rzeczy: bo jedna to jest miłość, a druga to jest takie dobre funkcjonowanie. No, często nie jest dane, ono musi być wypracowane. Wypracowane, kiedy się poznajemy, wypracowane, kiedy się poznajemy, a już jesteśmy poranieni po trudnych związkach czy po rozwodach, wypracowane, kiedy się poznajemy, spotykamy jeszcze poranieni po trudnych związkach, po rozwodach i jeszcze z dziećmi, tak jak u mnie, w patchworkowej rodzinie, no to tam trzeba sobie wypracować pewne rzeczy. Okej, okay. ale da się. Da się. Stworzyć, budować i mieć piękną relację na co dzień. Ponieważ się da, ponieważ znalazłam się w tym miejscu, że wiem, że to jest możliwe, to myślę sobie, że, że będę chyba o tym teraz trochę więcej mówić, bo, bo tak czuję, że to redefiniowanie związku trzeba zacząć wyciągać na powierzchnię. No dobra. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tej zmianie, czyli zmiany, które chcemy zauważyć w nim, w niej, dalej, w naszym wspólnym życiu, w naszym związku. Zacznijmy od czegoś prostszego. Pierwszy typ zmiany: domowe drażniące zachowania. Kiedy mnie coś drażni, denerwuje jakieś jego zachowanie staje się bodźcem lub triggerem do zdenerwowania czy poczucia na przykład niepewności, braku komfortu. Już nam się podnosi, poszyspiesza nam głos, zaczynamy, a to prośbą, a to groźbą, a to krzykiem, a to tłumaczeniem, mówić, 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 że znowu ty, że nie pasuje, że nie robisz tak, czy tak. Możemy sobie to określić jako takie rzeczy lub zachowania rozdrażniające, denerwujące, powtarzające się. Z mojego doświadczenia, ze związku i z relacji, nie tylko... Nie tylko ze związku miłosnego, ale ze wszelakich relacji, kiedy mnie coś denerwuje, to zawsze dlatego, że mnie w jakiś sposób dotyczy. Albo wpływa na mnie z zewnątrz, na moje działanie, na moją przestrzeń, na moje wyobrażenie czegoś, tak ustalone sobie w głowie. Nie wiem, porozrzucane skarpetki, bałagan, czy inny sposób odżywiania, czyli wpływa na coś. Co ja gdzieś tam oczekuję i mam w sobie jakiś plan? Um, I denerwuje to coś, kiedy jest powiązane z cząstką mnie czyli nie tylko wpływa, ale dotyka czegoś, co ja mam. Może nie do końca załatwione, może nie do końca poukładane ze sobą? Kiedy coś w jego zachowaniu, w nim, w tym ukochanym, jedynym, wybranym, doprowadza do takiego twojego szału, to uwaga, uwaga, nie będzie tu nic nowego, zazwyczaj denerwuje to, co jest też o nas. Okej. Okay? Kiedy ja się zajerzę, czy to na ukochanego, czy na dzieci, bałagan na półkach, na przykład, mają, to ja idę sprawdzić, jak wyglądają moje szafki, moje półki i jak są ułożone na nich moje ubrania. Bo zazwyczaj, naprawdę zazwyczaj, kończy się na tym, że ja się po prostu uśmieję z siebie, bo wpływa i rozdrażnia to, co też jest moje. Poobserwujcie to sobie. Do tej pory, a ja to robię od jakiegoś czasu, zauważyłam, że te wszystkie takie mniejsze domowe, no pierdoły, ale denerwujące, potrafiące nas wybić z fajnego dnia, potrafiące urosnąć do kłótni, sprzeczki i generalnie niefajnej atmosfery w domu, te, które wywołują takie drobne zdenerwowania, to właśnie dlatego, że ja sama ze sobą w tym obszarze. Mam coś niezrobionego, niewyjaśnionego, niezaopiekowanego, tak jakbym chciała. Więc jeśli do tej pory, tak jak ja kiedyś, wkurzałaś się na jakieś drobne zachowania, sposób robienia czegoś, czy to na chwilę, czy to na kilka dni, czy to na tydzień albo dwa, spróbuj zrobić z tym coś innego. Spróbuj sobie każde to wkurzenie obejrzeć w sobie, zadając sobie pytanie, dlaczego mnie to wkurza? Dlaczego mnie? Bo jest. Jest. mnóstwo ludzi, dla których to zachowanie nie będzie denerwujące, na przykład. Więc tutaj pytanie. Zwracamy to na chwilę do siebie, te drobne rzeczy. Dlaczego mnie? Prawie zawsze koniec końców ja się z tego uśmieję, z tych rzeczy, z tego nie wiem. A tutaj zauważę niepozamykane szafki w kuchni, które mnie nie, wiem, nie podoba mi się, że są niepozamykane. Szczyt dni później odkrywam, że jak ja lecę, po coś tam wpadam do kuchni po herbatę, to sama nie pozamykam tych szafek i znowu się do siebie po prostu uśmiecham, bo już prawie wszystkie te drobne, myślę, że już wszystkie te drobne, domowe rzeczy mam. Pozałatwiane ze sobą, bo odnajduję, dlaczego mnie coś drażni. Kiedy odnajduję to w sobie, mam sprawę gdzieś tam załatwioną, zachęcam cię do tego, żeby sobie tak popatrzeć na te drobnostki, bo potrafią one nam zakłócić naprawdę fajne, naprawdę fajne życie, a można się z nimi szybko uporać. Pierwsza grupa do zmian rzeczy, te drobne, drażniące, domowe, te kierujemy, wysyłamy na obserwacje, odebrać im trochę tego ciężaru. Co to ma za znaczenie? Te małe wkurzenia o kubek nie w tym miejscu, czy niewyniesione śmieci, potrafią urosnąć do dużych, niepotrzebnych kłótni, które często wcale nie są o tym kubku, nie są zupełnie o czym innym. To też warto zauważyć w swojej komunikacji. Czy ja zwracam uwagę na coś, bo to coś mnie drażni? Czy ja zwracam uwagę na coś, bo jest między nami coś niewyjaśnione? Jest między nami jakaś cisza, jakiś problem z komunikacją, jest coś niepowiedziane, jest coś, co mnie dotyka. Dorosłemu mężczyźnie nie trzeba mówić o rozrzucaniu, o nierozrzucaniu umrań na podłodze czy zostawianiu gdzieś brudnych skarpet. Naprawdę nie trzeba. A jeśli czujesz, musisz ciągle za nim, po nim zbierać, sprzątać, przypominać, poprawiać, to też warto się zatrzymać i rozejrzeć zobaczyć, czy ja chcę być w takiej relacji, bo ta relacja być może z partnerów, z roli partnerki, powoli przechodzi do takiej roli matki? To matka sprząta, przypomina, poprawia po dziecku, bo jest małe. Hm, nieporadne, nie umie samo, wszystko po nim trzeba. Zobacz sobie. Jak to jest u ciebie, może właśnie kierujesz się od związku i partnerstwa do niepartnerstwa, matkowania, zarządzania tym swoim partnerem? Niech sobie gary poleżą. Wzlewie, niech sobie skarpetki poleżą na środku pokoju, naprawdę nic się nie stanie, świat się będzie nadal kręcił tak jak się kręci. A ty się zatrzymaj i poszukaj o czym to twoje wkurzanie. Dlaczego to Ciebie denerwuje. Szczególnie zastosuj sobie takie zatrzymanie i obserwacje siebie emocji, jego i związku jeśli od dawna, bez skutku próbujesz z czymś walczyć i zjada to ciebie, twoją energię, twoją radość, twój dzień. Jeśli już prosiłaś, tłumaczyłaś, groziłaś, uczyłaś, pokazywałaś na przykładzie, książką, filmem, czymkolwiek, wszystkim, to zostaw na chwilę. Spróbuj inaczej. Niech poleży, a ty sobie po prostu poobserwuj siebie, jego związek. O co tam naprawdę w tym wszystkim chodzi? O czym jest ta sytuacja? O czym jest to jego zachowanie? O czym jest twoja reakcja? Gdzie sobie wasz związek podryfował? I czy wam tam dobrze, czy czas się zatrzymać i zmienić kierunek? Dobra. Tu mamy małe wkurzenia domowe. Odstawiamy na bok do kategorii obserwacja. Z obserwacji. Będziemy wiedzieć, co dalej, prawda? Dobra, teraz do rzeczy duże. Weźmiemy sobie takie trzy obszary dzisiaj tych zmian, żeby je jakoś pokategoryzować. Duże, czyli ważne, raniące, bolesne dziury w związku i miłości. Na przykład takie, no, z pogranicza zdrady, naruszania zaufania. Często to się objawia jako pisanie na przykład z innymi kobietami wiadomości, tak? Wszelkie bolesne, złe traktowanie, ignorowanie, niesłuchanie, niezauważanie, karanie ciszą, nieobecnością, niedostępność dużo, dużo tego jest, prawda? Albo, albo takie e, mówienie tak, 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 a potem robienie czegokolwiek, jakby zupełnie inaczej, tak? Czyli taka. no, ignorowanie też. Jeśli w twojej relacji jest jakiś typ zachowania, który powoduje, że ciebie boli, że cierpi twoje serduszko, że nie jesteś traktowana tak, jakbyś chciała, te rzeczy większe i bardzo ważne, jeśli tam się pojawiają, to warto, koniecznie się trzeba tym zająć. Związek ma być odbudowania i tworzenia razem, nie od do cierpienia czy niepewności. Te duże rzeczy, te dziury, dziury w relacji, one wymagają zajęcia się i wymagają zajęcia się przez obie strony. Bywają różne, od takich częstych, z którymi do mnie przychodzicie, na przykład, że on pisze z innymi kobietami, po takie bardziej nieuchwytne, na przykład, że nie czuję się całkowicie w pełni kochana, że tej miłości nie mam 100%, tylko, tylko kawałek mniej, a ja chcę całą, jest w tej miłości jakaś mała czy większa dziura. To tu trzeba i warto się zająć zaszywaniem, czarowaniem. Jedną z rzeczy, którą na początek warto ze sobą zrobić, jakakolwiek ta dziura by nie była, jeśli chcecie oczywiście nadal pracować i pozostawać w danej relacji, to ustalić ze sobą na początek, jak ma być. Wiecie, my tak często, kiedy sobie przechodzimy ze związku do związku, to zabieramy ze sobą te całe listy tych rzeczy, jak ma nie być. Na przykład w jednym ktoś jest zimny, niedostępny, nieprzytulaśny, to my sobie mówimy, nie chcę już takiego uziębłego. Potem przychodzi ciepły, czuły, przytulaśny, super, ale za to nieogarnięty życiowo. To sobie mówimy, nie chcę tego nieogarniętego. I tak sobie latami możemy kolekcjonować, nauczone na własnym doświadczeniu, to jak ma nie być. Zachęcam, aby ustalić ze sobą, nie jak ma nie być, ale jak ma być. Naprawdę nie musisz doświadczać tego wszystkiego po kolei, żeby sobie ze sobą usiąść i powiedzieć sobie, nie musisz się dowiedzieć w praktyce. Możesz spróbować w teorii, jak ja chcę, żeby było. A ja w międzyczasie, gdzieś na fali tych myśli o związkach, przygotowuję narzędzie, które będzie mogło w tym pomagać. Mam nadzieję, że będzie już w, za tydzień w miarę gotowe i będę mogła Wam powiedzieć więcej, bo czuję, że warto, wiem, że warto ze sobą redefiniować te relacje. I to nieważne, czy jesteś w relacji, którą, nad którą chcesz pracować. Czy jesteś przed relacją, ale po wielu, na przykład, które nie wyszły, żeby wiedzieć, jak ma być, po prostu. Dobra, wracamy. Grupa tych obszarów do zmian, które są naruszeniami zaufania, samopoczucia. Myślę, że to cała grupa, którą możemy sobie też uznać jako przekraczanie moich granic. Trudniejszy temat, niż się wydaje, bo nikt. Nie przekracza granic, które w pewnym sensie nie dają, nie pozwalają się przekroczyć. Niestety jest tak, że kiedy zachowanie ukochanego nas boli, nas dotyka, to gdzieś tam ono, w pewnym sensie, nam coś pokazuje o nas, o naszym stanie. Łączymy się w tym spotkaniu. Pamiętacie to tak jak ze wszechświatem: my połowę, wszechświat połowę tak samo tutaj ja połowę. On połowę. Kiedy on się ogląda za innymi, to we mnie narasta niepewność co do tego, czy jestem jedyna, wyjątkowa, czy tam nie ma innych, lepszych. Może narasta zazdrość. I to właściwie nawet już nie ma znaczenia tutaj, co jest pierwsze, jajko czy kura. Czy zaczęło się od mojej niepewności, jako swojej atrakcyjności jako kobiety, czy od jego rozbieganych oczu. To sobie, a wiecie, to szukanie w przyczynach nie wszystko trzeba brać na siebie, różnie bywa. Natomiast jeśli wylądowałaś w takim momencie i chcesz to zmienić, a na przykład on nie widzi problemu lub rozwiązania, które stosowałaś dotychczas nie działają, to w każdej relacji jest zawsze twoja część i jego część. My dużo czasu i energii poświęcamy na tę ich część, na to, aby im tłumaczyć, jak ma być. Jak ma nie być, czego mają nie robić, mówienie o swoich oczekiwaniach. A gdyby tak, szczególnie jeśli to przez dłuższy czas już nie działa, gdyby tak to mówienie o swoich oczekiwaniach zamienić na prawdziwe, energetyczne, pełne tworzenie swoich oczekiwań i granic w sobie? Wiele razy mi się na przykład w moim pierwszym e, małżeństwie zdarzało wykrzykiwać, że odejdę. Te słowa nie miały ze sobą żadnej energii. Ja mówiłam jedno, ale byłam czym innym. To jest to stawianie oczekiwań i stawianie granic sobą. To kiedy w pewnym momencie, kiedy to wszystko, kiedy mówię odejdę, ale wiem w środku, że nie odejdę, to te moje słowa nie mają żadnej mocy. No, na nikogo nie wpływają. Kiedy ja wiem, że odejdę. Kiedy ja już w sobie jestem w tym momencie, ja naprawdę nie muszę nic mówić, bo to już jest wyczuwalne w energii. Oczekiwania, granice, warto, jeśli są przekraczane, jeśli pojawia się cierpienie w związku, a nadal z jakichś powodów chcesz tam być i nad tym pracować, warto postawić całą sobą. Okej. Okay. Granice i oczekiwania. Postawione w sobie, w swojej prawdzie, są przez innych uwaga, ja tu mówię o zdrowych psychicznie osobach bliskich są przez innych nieprzekraczalne. Energii się po prostu nie, nie narusza. Teraz tak, to nie znaczy, że wszystko jest Twoją winą. Masz wszystko akceptować i pracować tylko nad sobą. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeśli jesteś w podziurawionym związku jeśli Próbowałaś już jego zmienić, jeśli nadal chcesz tam być, a to jest na przykład może kolejny zdradzający mężczyzna, to warto skierować uwagę, energię, czas na siebie. Nie dlaczego on zdradza, tylko dlaczego mnie? Bo nic z tobą nie jest nie tak. Dlaczego mnie? Jaka. Jaka ranka? Jaki brak? Co we mnie nie dowierza, że ja zasługuję, że jestem godna, że jestem wystarczająco dobra, warta tej miłości? Najczęściej okazuje się, że tutaj nam brak tej pełnej miłości do siebie. Stąd często te dziury i braki w miłości w naszym życiu, w naszych relacjach. To jest też bardzo trudny obszar, żeby go poruszyć w takiej formie podcastu, bo każda historia jest inna, każdy związek jest inny. I te granice ciężko wyłapać, ona jest płynna. Czy to jest jeszcze do pracy nad sobą nad nami? Czy ja już się znalazłam w sytuacji i uciekaj, gdzie pieprz rośnie? Może to zrobić jedynie, możesz to zrobić jedynie te sama swoim wewnętrznym kompasem. Czy bycie w tej relacji jest dla mnie bardziej dobre? Czy bycie w tej relacji bardziej mnie zjada? od środka. Czy ja go biorę i chcę z nim takim, jak on jest dziś tu i teraz, być? Czy ja go biorę, ale jak on się zmieni? Nie da się tutaj tego uogólnić. Niektórzy mają więcej cierpliwości, czasu, akceptacji, inni więcej hmm, uporu. Hmm. Miłość z cierpieniem. Miłość z dziurkami, miłość, związek nie na sto procent wymaga zaopiekowania. Jeśli kocham, ale ta miłość w jakikolwiek sposób mnie boli, to coś jest do zmiany. Dobra. Miłość jest dobra, piękna, ciepła, opiekuńcza, tam nie ma bólu, obaw, lęku, strachu, to są przeciwieństwa miłości. Miłość daje skrzydeł. To pewność, bliskość, ciepło, akceptacja, zrozumienie to jest powrót do domu. Jeśli jest inaczej, warto się zatrzymać, przypomnieć sobie. A jeśli nie ma sobie z czego przypomnieć, i nie ma skąd wziąć przykładu, to poczuć i sobie to określić redefiniować swoje oczekiwania w relacji. A jeśli czujesz, że to właśnie brak miłości do siebie wpływa, u Ciebie, na relacje, to ja zapraszam jak zwykle na kurs miłości do siebie, bo u mnie ta niemiłość do siebie też bardzo wpływała na to, jakie osoby sobie w życiu wybierałam, jakie sobie do siebie przyciągałam, i ta odmiana w środku, wewnętrzna, na miłość do siebie, na ten kompas na miłość, to był jeden z bardzo ważnych elementów początku tego, że jestem dziś w dobrym, kochającym związku. Już jutro startuje czwarta edycja. Jutro, czyli w środę, 17 stycznia. Pierwsze spotkanie czwartej edycji kursu Miłości do siebie dołączyć można poprzez stronę agacieślek.pl Ok. Grupa trzecia. Grupa trzecia rzeczy, zachowań, które chcemy zmieniać w swoich ukochanych. To grupa tematów, które nie mają na nas bezpośredniego wpływu, a jednak Uznajemy je za ważne. Czyli, na przykład, ich droga zawodowa, ich zdrowie, ich relacje z innymi. Najczęściej, gdy jesteśmy blisko razem przez lata, widzimy jak na dłoni, że ukochana osoba coś ma w jakichś obszarach do przerobienia. Nie wiem, relacje z pieniędzmi. Chodzi i narzeka, że wszystko takie drogie, że tak ciężko musi pracować, na nic go nie stać. Albo sam sobie nigdy nic nie kupi na, na siebie, dla siebie, bo to nie warto, bo za drogie. Albo odżywia się w szkodliwy dla siebie sposób, nie dba o ciało, nie dba o zdrowie. Każdy coś tam ma w jakimś obszarze. Natomiast kiedy my chcemy to zmieniać, u niego oh, jakiś obszar to są obszary do pracy ze sobą nie u kogoś to zdrowie, ciało, pieniądze, kariera, sport, czas wolny może tego być całkiem sporo to są wyzwania danej osoby w danym życiu nie nasze. Czyli zaufajmy sobie i podzielmy te nasze rzeczy do zmiany, te nasze wkurzenia na to, co faktycznie na nas wpływa, na nas boli, kiedy my cierpimy, i to, co jest tylko ich, bez bezpośredniego wpływu na nas same. Jedynie co, to patrzeć już nie możemy, tak jak on się tam odżywia, czy zapracowuje, czy daje traktować szefowi. Tu, w czyjeś drodze wyzwań, pozostaje. Nasze wspieranie z miłością, ciepłem, rozumiejąca komunikacja, akceptacja i wsparcie przez siebie, przez swój przykład, przez swój wzrost i swoją odmianę można komuś wskazywać i wzmacniać drogę. Ale nie mówieniem mówieniem komuś jak ma robić nie zmienimy podświadomości programów i blokad. Możemy pomagać, zauważać, dotykać tego tematu, być w tej drodze ukochanego, podpowiadać, wyrażać opinię, ale nadal z uznaniem i wolnością, że to jest jego droga, z akceptacją i zrozumieniem. Tak jak ty nie zmienisz swoich wowzorców podświadomości i tego wszystkiego, co ci się wgrało w życiu z, ha, z, te, z tego świata, z tego społeczeństwa, rodziny, domu, kościoła w sekundę, tak samo i on. A jeśli pragniesz tej odmiany, to ja zachęcam do zasiewania ziarenek. Nie przechodzenia z taką wichurą i tornado i mówienia tu, 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 tak ma być. Nie atakiem, że tak nie może, nie powinno. Ja wiem, że cierpliwość ma swoje granice. Każdy ma inną. Ale zachęcam, jeśli widzisz, że ktoś ma jakieś wyzwanie, to sposobem jest, Naprawdę to takie ziarnkowanie, kropelka po kropelce. Może kiedyś się uda, powolutku. Ale warto tu też powrócić do pytania, które już padło chwilę wcześniej: czy ja chcę być w tym związku z nim? Czy ja jego chcę w takiej wersji, jakiej on jest teraz? Czy ja jego chcę, jeśli on nigdy nie zdoła przerobić tego tematu? Ciała, kariery, odżywiania pieniędzy, jakikolwiek on tam jest? Czy ja go kocham, akceptuję z wyzwaniami? Czy ja czekam, jedynie czekam na zmianę, bo wtedy dopiero będzie między nami dobrze? Może znasz odpowiedź na to pytanie, a może wiesz, że na dzień dzisiejszy. Nie wiesz, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Cokolwiek to jest, warto mieć to pytanie w tych sferach. Kiedy oczekuję czyjejś zmiany i zmiany swojego związku, swojej relacji miłosnej, to warto sobie takie pytanie właśnie zawiesić gdzieś. Czy ja chcę? Być tam, nadal, jeśli to się nie zmieni. I czasem to jest bardzo dobry początek, do tego, żeby zacząć coś ustalać ze sobą, ze sobą samą, ze sobą razem. I na koniec, coś z pogranicza tematu. Piękny moment w związkach. Ja go sobie gdzieś uświadomiłam, doszłam do niego w zeszłym roku. Na pewno słyszałyście, słyszeliście, znacie tekst Antoine de Saint-Exupéry'ego. Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do ciebie wróci, jest twoje, jeśli nie, nigdy twoje nie było. Pięknym momentem w miłości i w relacji, tak i w życiu, jest uznanie, że to nie jest konieczność, że może sobie ta ukochana osoba odejść, jak będzie chciała. I że tak też będzie ok. Taka wolność tej energii miłości, lekkość. Ja go nie muszę mieć, aby przetrwać. Ja go nie muszę mieć, aby być szczęśliwą. Ja go nie muszę mieć w jakikolwiek sposób przymusowy. Ja go chcę. Ja go codziennie wybieram. On jest wolny i ja też jestem jego codziennym wyborem. Ja też jestem. Wolna. Niekoniecznością, przymusem, przyzwyczajeniem, a codziennym wyborem w pełnej wolności i akceptacji. Takie wybieranie codziennie miłości w wolności to dla mnie um, puszczenie, taka lekkość, taje piękne samopoczucie, odciąża nam ten związek. I ja serdecznie cię zachęcam do pomyślenia sobie o tym. Okej. Okay. Moje drogie, moi drodzy, jeśli słuchaliście tego dzisiaj dość mocno kobiecego odcinka, jeśli tak jest, że te związki jeden za drugim was naruszają, może powtarzają się zdrady, nieobecność, ghosting, znikanie, zapraszam i zachęcam do kursu miłości do siebie. Moja droga do dobrego związku i do dobrej miłości była drogą poprzez miłość do siebie. Bez tej miłości naszej własnej Miłość w życiu może być stale wyzwaniem. A ja tymczasem szykuję powolutku coś na redefinicję tego związku, tych związków, abyśmy sobie mogły popracować w prawie przyciągania, ustalić, jak ma być, czy to w aktualnej, czy w przyszłej relacji. I jak tylko będzie gotowość, albo prawie gotowość, to zgłoszę. Mam nadzieję, że już za tydzień. Pięknie dziękuję za dziś. Dziękuję. Za wysłuchanie dziękuję, że jesteście i że jest Was coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. A, pięknego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego. I pamiętajcie mówić do siebie dobrze, myśleć o sobie dobrze, kiedy Ty jesteś dobra, kiedy Ty jesteś dla siebie dobry. Świat odpowiada tym samym. Dzięki. Cześć.